partnerem głównym kanału na YouTubie Marcin Podlacki Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej, która zrzesza już ponad 5000 inwestorów indywidualnych Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim jest Saxo Bank. Jeżeli chciałbyś spróbować swoich sił na rynkach, inwestować w akcje polskie, zagraniczne w jednym miejscu, do tego waluty, surowce, indeksy oczywiście też zagraniczne, Saxo będzie dla Ciebie świetnym wyborem ze względu na bardzo niskie, konkurencyjne prowizje, oczywiście też brak jakiegokolwiek limitu, jeżeli chodzi o wejście, o rozpoczęcie Twoich inwestycji. W opisie do tego materiału znajdziesz link do założenia konta na platformie. Korzystając z tego linku dodatkowo wesprzesz rozwój kanału. Tymczasem ja zapraszam do oglądania materiału i przypominam o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem dla zasięgów. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Marcin Podlacki, kłaniam się nisko, zapraszam na kolejny odcinek, tak bardziej oficjalnie się przywitałem, ale to chyba tak trochę z automatu, bo dzisiaj zamknięcia GPW nie mieliśmy, natomiast tak jak obiecałem, jak tylko warunki będą odpowiednie do tego, żeby nagranie zrealizować, no to będę chciał powiedzieć Wam kilka słów na temat tej dzisiejszej sesji, bardzo ważnej sesji, paradoksalnie dla warszawskiego parkietu. Dzisiaj WIG20 z ponad 2% przeceną obroty przekroczyły poziom 3 miliardów złotych, 3,4 na WIG20, mniej więcej 3,7 na WIG-u. Bardzo czerwona sesja, jeżeli chodzi o spółki z indeksu. Niechybne straty Dino, 5% spadek, słabo radziły sobie też walory LPP, ale wiele spółek dzisiaj zdecydowanie zawiodło, co ostatecznie przełożyło się na wyłamanie poziomu 2300 na indeksie WIG20. Próbowaliśmy tego pułapu bronić, ale w końcówce ta godzina trzech wiedźm przyniosła jeszcze wzrost zmienności i wręcz powiedziałbym, że wyrzucanie akcji na wyścigi, bo ten poziom, o którym teraz mówię dla indeksu WIG20, który też zaraz pokażę na wykresie, to przecież nie jest sesyjny dołek, było dzisiaj jeszcze niżej. Zagranica delikatnie pod kreską, Stany Zjednoczone oddają część z wczorajszych wzrostów po wejściu na historyczne szczyty, ale to nie jest to samo. Nasza polska giełda po prostu jest słaba i tutaj nie ma co zaklinać rzeczywistości. No jeżeli przy tak wysokich pułapach za granicą, w Stanach Zjednoczonych, na giełdzie niemieckiej, my w Polsce nie potrafimy zakończyć jednego dnia na plusie, no to niestety, ale jest to pewnego rodzaju sygnał. Natomiast drodzy widzowie, o tych sygnałach, o tym co dalej, pora teraz porozmawiać na podstawie danych, a więc przenosimy się do przechwytywania ekranu i już Wam wszystko opowiadam. No i teraz możemy sobie spojrzeć na wybrane spółki z dzisiejszej sesji. PKO BP i Orlen liderami obrotów, spadki odpowiednio 2,3, 1,5%, więc no niby bez tragedii, ale z drugiej strony no widzimy, że inwestorzy nawet mimo odcięcia olbrzymiej dywidendy na akcjach Orlenu nie za bardzo chcą kupować akcje. No i ten 1,5% spadek, można powiedzieć, winduje kurs na lokalne dołki. Do tego słabe Dino, 5% spadku, LPP blisko 5%, grupa Kęty to samo, takie mamy dwie zielone wysepki, jeżeli chodzi o indeks WIG20, KGHM i Allegro, a jeżeli spojrzymy sobie już tak nieco precyzyjniej na te notowania, 3,47 miliarda złotych obrotu na WIG20, a kurs dzisiaj, przypomnę, testował okolicę 2270 punktów, a więc no, nie jest to tajemnicą, że byliśmy jeszcze około 10 punktów niżej, a więc przecena sięgała 2,4%. 1,7 na minusie WIG. Niepokojące jest to, że nie tylko te największe spółki dzisiaj traciły, ale MWIG40 i SWIG80 również kończą dzień na minusie, ponad 1% przecena. Patrząc na spółki z WIG20, najwyższe obroty na akcjach PKO BP i Orlen po 400 milionów złotych. Ja przypomnę tylko, że doszło do wymiany na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o spółki z indeksu WIG20, jeżeli chodzi o najwyższą kapitalizację, czyli ta najdroższa spółka na warszawskiej giełdzie, to już nie PKN Orlen, czy bardziej Orlen, grupa Orlen, bo PKN Orlen to już ta nazwa, której nie używamy, ale ona cały czas w zestawieniach widnieje, natomiast to już jest PKO Bank Polski. Po 300 milionów obrotu na Dino, Allegro, KGHM nie było jakichś skokowych ruchów na poszczególnych spółkach, więc i te obroty na żadnej z nich się nie wyróżniają i można powiedzieć, że są one w miarę zbieżne właśnie jak na dzień trzech wiedźm, ale oczywiście bardzo przy okazji wysokie. Na sesyjnym dołku kończą akcje walory JSW. Spółka poinformowała wczoraj, przypominam, o olbrzymim odpisie, natomiast my wiedzieliśmy o tym, że ten przegląd wartości aktywów jest realizowany i tylko czekaliśmy na informację, jaka to ostatecznie będzie strata, no i jest ona dosyć spora,
a inwestorzy zdecydowali się o zrzuceniu kursu do poziomu 22,20, więc już praktycznie na lokalne dołki. Dino ponownie w drodze na 300 zł i niestety, ale warunek, o którym mówiłem, który dla mnie z kolei pokazałby siłę tego wzrostu, czyli pokonanie 340 zł, nie został zrealizowany. LPP ponownie na 14 tysiącach zł, a więc niedługo trwało to odbicie i kurs teraz już testuje swoje lokalne dołki, słabną banki, no a w rysach akcja Allegro, tylko no przypominam, że wczoraj 8% spadek na Allegro, więc to 1% odbicie aż tak dużego wrażenia nie robi, a to wszystko przecież po publikacji wyników finansowych. Mocno ostatnio KGHM dzięki wzrostom na rynku miedzi, dziś 0,5% na plusie. Tak to wyglądało na szerokim rynku. Digitree, Genom, te liderami wzrostów, Compaq i OT Logistics dzisiaj zawiodły, tak ta sesja wyglądała. Natomiast patrzymy, co dzieje się na indeksach w Stanach Zjednoczonych. S&P, Nasdaq w tej chwili chwilą po 18, po 30 na minusie. Cały czas brak większej zmienności na kursach walut. Euro w okolicach 4,27, dolar 3,82, co sprawia, że euro-dolar systematycznie idzie w górę. Mocniejsze zdecydowanie spadki na dolarze. Euro trzyma się jeszcze w ryzach, 2 grosze powyżej ważnego poziomu wsparcia. W ramach tej zmienności na rynku świetnie radzi sobie złoto. Kurs zyskuje 1,5%. Jest na historycznym szczycie 2625 dolarów, to jest, przypomnę, poziom powyżej 10 tysięcy złotych za jedną uncję. Zobaczmy WIG20, może jak ta dzisiejsza sesja wyglądała, dzień trzech wiedźm, przypominamy, wrzućmy sobie tutaj notowania z jednej sesji, w zasadzie od otwarcia było czerwono, a po godzinie 15.50, oczywiście nie bez powodu, po 15.50 akcje jeszcze dodatkową zmienność tutaj zaliczyły. Dlaczego mówię nie bez powodu? Ano dlatego, że przypominam, od 15.50 do 16.50 trwa godzina trzech wiedźm, gdzie no, inwestorzy już ustalają ten średni kurs przejścia do nowej serii kontraktów albo zamknięcia pozycji, jeżeli ktoś się nie zdecyduje samoczynnie na sprzedaż bądź odkupienie właśnie kontraktów i otwarcie pozycji na kontraktach nowych, no to zostaną one zamknięte po tej cenie średniej z tej ostatniej godziny handlu. Widzimy, że po tym zejściu kurs próbował odrabiać stratę, około 10 punktów udało się odrobić. Generalnie to było nieco więcej, bo jakieś 17-18, ale w końcówce jeszcze luka spadkowa kilkupunktowa się na indeksie WIG20 pojawiła, co niestety, ale specjalnie dobrze nie rokuje. Analitycy tutaj piszą, wyprzedaż na GPW przypieczętkowała dzień trzech wiedźm, WIG20 najsłabszy w Europie, bo to też jest bardzo istotne. Co więcej, mamy najświeższe informacje a propos tego, że zagranica rządzi na polskiej giełdzie. W pierwszym półroczu inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 67 obrotów na akcjach. Tak to dokładnie wyglądało, tak wynika z tych najświeższych statystyk. No i teraz, drodzy widzowie, jeżeli chodzi o to, jak mógłbym skomentować tę dzisiejszą sesję w Polsce na tle też zagranicy. No więc tak, po pierwsze, wydaje się, że nasz rynek jest relatywnie słaby i tutaj nic specjalnie się nie zmienia. Kwestia powodzi, kwestia oczywiście całej geopolityki, kwestia też no, pewnie jakiegoś potencjalnego wpływu sytuacji, w której no, te nasze relacje z zachodem Europy wcale takie rewelacyjne nie są. No jest tutaj dużo takich czynników, które w mojej opinii decydują o tym, że ten kapitał zagraniczny z naszego kraju wychodzi. Owszem, nie szukałbym takiej bezpośredniej przyczyny dotyczącej na przykład słabości tylko u nas, mając na uwadze oczywiście wycofanie się Intela z budowy fabryki w Polsce, no bo też w Niemczech Intel z tej budowy się wycofał, no ale jakby tu też pewne czynniki właśnie o tym mogły decydować nie tylko wewnątrz firmy, wewnątrz Intela, ale też nasze lokalne. Drodzy widzowie, przed nami na pewno bardzo ciekawy czas. Na razie rynek idzie zgodnie z tym scenariuszem, który ja wyznaczyłem na miesiąc wrzesień, czyli pamiętamy tę czerwoną strzałkę, możliwe zejście w okolice 2200 punktów i tutaj specjalnych dla mnie zaskoczeń nie ma. Po drodze kilka podbitek się pojawiało, ale jednak trwanie przy tym jednym ruchu bez, wiecie, zmiany po każdej sesji swojego poglądu co do notowań, no na razie przynosi tutaj wymierne korzyści oczywiście tym, którzy zdecydowali się na rozgrywanie shortów na warszawskim parkiecie. Przypomnę tylko, bo to mówiłem już w porannym programie giełdowym właśnie w piątek, dzisiaj 20 września, że moje nastawienie, moja retoryka też co do rynków zagranicznych na tyle się już zmieniła na niedźwiedzią, że gdybyśmy tutaj razem obserwowali też S&P, Nasdaqi, to też pewnie taka przysłowiowa, ta czerwona strzałka by się pojawiła, bo ja przyznam Wam szczerze, że nie wierzę w te dalsze wzrosty Stanów Zjednoczonych, uważam, że została założona pułapka i te historyczne szczyty, które delikatnie poprawiliśmy, no powiedzmy o ten 1% na S&P, to oczywiście nie jest dużo, to jest kosmetyka, mogą nam wyznaczyć
wyznaczać szczyty lokalne. I ja cały czas uważam, że jest realna szansa, że też zagranica pokaże właśnie, że ten wrzesień statystycznie jest najsłabszym miesiącem w roku. Oczywiście do końca miesiąca jeszcze kilka sesji zostało. Natomiast no, tak jak sami widzicie, rewelacji tutaj nie ma. Żeby była jasność, nowy czas, nowy okres, to może być czas, oczywiście też, który na początku będzie sprzyjał bykom, już jakaś ewentualnie poprawa bilansów, poprawa nastrojów, chwilowa podbitka, więc to nie jest powiedziane, że od poniedziałku na GPW zieleni nie zobaczymy, ale to w mojej opinii jest jednym też z elementów takiego trendu spadkowego, ja to mówię ząbkowanego, czyli takiego, gdzie systematycznie idziemy w dół, ale po drodze jakieś podbitki się oczywiście pojawiają, podbitki, które są nadzieją dla byków i każdorazowo jak taka podbitka się pojawia, to też u nas, w naszej społeczności pojawiają się tacy, którzy mówią, Marcin, gdzie te spadki, przecież wszystko miało spadać, a tu WIG20 rośnie o 0,5%, no są tacy też, natomiast to jest jeden z elementów właśnie, bo przecież też ten popyt trzeba okresowo pobudzić, no nie może być tak, że z dnia na dzień będziemy spadać o 2%, bo wtedy no też siłą rzeczy jest to spadek zbyt szybki i ci inwestorzy, którym zależy na tym, żeby wrzucić w rynek swoje akcje, no to też już ta cena po prostu staje się coraz mniej atrakcyjna, no bo jeżeli nie ma popytu, no to siłą rzeczy te mocne spadki na rynku się pojawiają, więc oczywiście w ramach tego ruchu spadkowego dla niedźwiedzi ważne jest to, żeby ten popyt cały czas się po prostu pojawiał, żeby cały czas inwestorzy wierzyli we wzrosty, no bo wtedy mogą tych akcji w rynek wrzucić nieco więcej. I tu jeszcze raz zostawiam Was na weekend z tą myślą taką, którą wczoraj gdzieś przeczytałem, chyba nawet mówiłem Wam o tym, czy wczoraj to było, czy nie, przepraszam, w środę po właśnie decyzji o stopach procentowych. Nie, może w czwartek to mówiłem. W każdym razie chodziło o Warrena Buffetta i rynki drżały, rynki przecież wczoraj wyznaczały w Stanach Zjednoczonych swój historyczny szczyt, no i tak się retorycznie można zastanowić, można powiedzieć, albo zapytać retorycznie bardziej, to może poprawna forma językowa, dlaczego Warren Buffett sprzedał akcję, co skłoniło go do sprzedaży akcji, skoro już wcześniej, kiedy on sprzedawał, można powiedzieć, to już wtedy można było zakładać tę pierwszą obniżkę stóp procentowych, my tak długo tej obniżki nie obserwowaliśmy, czyli w teorii to może nawet lepiej, że tak długo rynek się utrzymał na wyższym pułapie, a mimo wszystko Warren Buffett w konsekwencji akcje nie sprzedawał. Dlaczego ten duży inwestor to zrobił? Czy on może przewidział słabszy okres dla rynków, tylko po prostu może zbyt szybko do tego podszedł, a może po prostu podszedł do tego bezpiecznie, bo wiedział, że no, sprzedaż akcji w 1, 2, 3, 4 dni to jest rzecz niemożliwa, tylko trzeba ją rozłożyć po prostu na miesiące. No zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Jeżeli chodzi o giełdę papierów wartościowych, no to jakby ta nasza czerwona strzałka na WIG20 już po sesji, gdzie spadaliśmy do 2410 widnieje, więc już od pewnego pułapu mamy jakieś 140 punktów w dół. Natomiast jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to można powiedzieć, że jesteśmy teraz na poziomie break-even. Ja dzisiaj rano, czyli 20, jeszcze raz powiem, września rano, mówiłem Wam o tym, że te wzrosty w Stanach Zjednoczonych mi się trochę nie podobają, więc no można powiedzieć, że liczymy od tego nowego ATH, tam gdzieś okolica 5710 dla S&P 500. No i zobaczymy, zobaczymy, czy tutaj ten mój scenariusz spadkowy się zrealizuje i czy to tylko i wyłącznie właśnie te wzrosty w Stanach na Wall Street, to była pułapka założona dla byków. Drodzy widzowie, bardzo Wam dziękuję za obecność. Przypominam tylko, że jak wejdziecie sobie do opisu pod tym materiałem, tam znajdziecie link, albo kilka linków w sumie, w tym ten główny, przenoszący do platformy Saxo. Przypominam, że do końca miesiąca trwa promocja, w której każdy nowy użytkownik otrzymuje 250 euro na prowizję i dodatkowo do końca roku może inwestować w 100 najbardziej popularnych akcji w Stanach Zjednoczonych bez prowizji. Myślę, że jest to świetna oferta, świetna sprawa. W opisie też link do wspierania kanału, adres mailowy, mój link do naszej grupy na Facebooku Obserwuj Inwestuj Zdrowie, która zrzesza prawie 6 tysięcy osób, a tymczasem ja się z Wami już żegnam. Za mną Dolina Kościeliska, Kiry, jak ktoś kiedyś tam był, to pewnie kojarzy. No i co, pewnie jakieś relacje dodatkowe weekendowe też się może po drodze przy okazji pojawią. Też jeden z kadrów z Jaskini Mroźnej jest w grafice promującej ten materiał. Gdyby kogoś interesowało, mogę szczerze polecić. Pierwszy raz w życiu byłem w ogóle w jaskini, naprawdę super sprawa. I co jeszcze chcę powiedzieć, to to, że w sobotę standardowo, czyli jutro, odcinek z przeglądem spółek z GPW tygodniowym, gdzie nieco dokładniej sobie już rozłożymy te poszczególne podmioty, a w niedzielę wieczorem pewnie o 20 zapraszam znowu na program na żywo, a więc Wy już odpoczywajcie, a ja wracam do podziwiania pięknej panoramy Tatr.